Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Dead Space. Lećmy dalej z naszą grą. Ja osobiście mam ogromną nadzieję, że nie będę musiała już dużo więcej A survivor's report says a massive creature entered the hydroponics deck from outside the ship. That's when the air quality began degrading. The survivor called it the Leviathan. Leviathan, cóż za przepiękne imię. No tak, ostatnio tego nie rozwaliliśmy. A, tam jeszcze są, tak? Jeden. Dobra. Moduł stazy mieliśmy ulepszyć. Nie wiem, czy ja chcę, bo ja chcę mieć ten jeden węzeł. Ale mamy już dwa te puste pola, więc przy najbliższej okazji będziemy mieć dużo lepsze podejście. Ja tam byłam w magazynie, powinnam sobie była kupić. Gdzieś jest jeszcze jakiś? A, tu na górze są. Mi się wydawało, że je słyszę. Dalej je słyszę. To chyba to. I'm eager to validate my tissue regeneration here. Initial restraint was problematic, but now the patient's resting comfortably. He trusts me, Dr. Kind. He puts his life in my hands. He knows his part in all of this. Understands what I'm doing. The forehead has been swabbed clean and marked. What are you doing with that? And I'm now attempting to create a passage to insert the sample tissue into. Nie jest, co jest, nie wiem, co jest bardziej przerażające. Szalony doktor, czy fakt tego, że ma tak silne urojenia, że wmówił sobie, że jego pacjent jest chętny do badań. Let's hope that poison works. Head back to the tram station and get up to hydroponics as fast as you can. Still no response from Hammond, so be careful. There's no telling how contaminated that deck is. I'm beginning to truly admire your spirit, misplaced as it may be. I think you should see the whole plan. You should not spurn the hive mind's offerings. You deserve to witness that at least. Matka Roju. To mi się strasznie kojarzy ze StarCraftem. Za każdym razem, kiedy słyszę słowo Rój. Po prostu StarCraft mi od razu się pojawia. Kredyty i ten coś do lasera. A, taki dźwięk drzwi wydają. Dobrze wiedzieć. Dajcie mi apteczkę albo amunicję na przykład, dziękuję. Dobra. Te lasery są dobre, ale ten przycisk pod spacją, w sensie atak pod spacją jest dużo lepszy mi się wydaje niż
niż zwykłe strzelanie. Więc zapewne tego będę najczęściej używać. Zapisz. Idziemy dalej. Perhaps now you would understand. The work I have done must continue. Will continue. I, Dr. Charles Mercer, shall serve as the catalyst to the salvation of our species. These specimens will return to Earth with me. I will spread their divine glory across the entire planet. I will leave you with my creation. Embrace the inevitable. Nie chcę z tobą walczyć. A ty jesteś po tamtej stronie? Nie ten przycisk. Jakie mam cię załatwić, koleś, ha? A! Zabieraj się stąd. Dobra. Coś nam się tu niby roi. Mogę z tym coś zrobić? W sensie to jakoś uaktywnić? O! A, tu mogę wejść! A, szlak! Dobra, chyba już wiem, co muszę zrobić. Chodź tu. To było niebezpieczne. Let's just hope that's the last we see of that thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby and you can take it to hydroponics. Let's just hope there's enough time. Okej, zostawił nam tu coś? Nie. Czy tutaj coś jeszcze zostało? Wygląda na to, że nie, że już wszystko pozbierałam. Doładujmy stazę. Weźmy apteczkę, tą mniejszą na razie. Okej. No i chodźmy dalej. A, w tamtą stronę, dobra. Dobra, dobra. O, patrzcie, jak się nam ładnie kredyty schowały. Mogę się przynajmniej poruszać jakoś spokojniej. O, jesteśmy tu. Znaczy, nie znam tego miejsca. To jest chyba pierwszy raz, jak tu jestem, ale... Albo drugi?
Ale to jest nieważne. Idziemy dalej. Zgubne oddanie. Rozdział 5. Czy dam radę przeczytać rozdział 6? Oczywiście, że zapisz. Zwłaszcza, że nie mieliśmy możliwości zapisania wcześniej. Groźne środowisko. No proszę. Oj, fajne. A nie, myślałam, że to jest robot, a to jest po prostu uchwyt. Tak to wygląda jak taki robocik wiwatujący komuś, a najpewniej sobie. Hydroponics log, Dr. Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the colony, but the captain has given a no-fly order. I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there and I don't see what denying them our surplus will achieve. No. Bardzo interesująca ta łazienka. Już mniej interesująca. Muszę się udać tam. Tutaj nic nie ma. No nie ma. Można dostać trochę pypcia. A na pewno klaustrofobii. Przez zamkniętą przestrzeń, jaka występuje na tym statku. Co jest w sumie normalne, chociaż to jest planetołamacz. To jest wielki statek. Korytarze powinny być chyba trochę większe, nie? Tak by się przynajmniej mogło wydawać. Gdzie myśmy do cholery wjechali? Okej, zjechaliśmy stąd i jesteśmy teraz tu, tak? No dobrze. Jezu. Watering cycle initiated. Otrzymaliśmy jakiś schemat, chyba myślałam przez chwilę, że to jest jakieś nagranie. Hammond? Isaac. Good to see you in one piece. Don't take your helmet off. The hair's rotten. I gotta look at it. It's huge. You won't believe it. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated, swollen. They're like poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac! I'm scanning the area now. He's right, there's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Be careful. Posłuchajcie inżyniera. Na wojnę. A że to nie jest nic niespotykanego. Ale that's the door to food storage. But I can't override the integrity lockdown. You have to destroy the pods to bring the air quality up. Then you can go through and use the poison on the Leviathan. Okej. Okay. Muszę oczyścić powietrze najpierw, tak? Na razie nie mogę iść w prawo, muszę iść w lewo. Dobra, chodźmy do magazynu.
Widzę tam warsztat, więc na pewno będę chciała kupić węzeł mocy. Zestaw stazy nie, zasobnik ten nie. A, to jest poziom kombinezona, już myślałam, że mam lepszą. A tu strzelbu Kinect też tam się zastanawiam, ale nie. Przynajmniej nie na razie. Przesuń. Też przesuń. Używam tego i tego głównie. Więc je zostawimy. Średni zestaw medyczny. Nie mam dużego, nie? No to sobie poprzesuwam mały, żeby mieć w zapasie. I się zastanę nad kupnem jeszcze jednego węzła i go chyba zakupię. No, będziemy mieć 4 węzły, będziemy mogli sobie coś lepiej zrobić w warsztacie. Ale najpierw oczywiście zapis. Mhm. I should be glad that Ham's alive, but I still don't trust him. I think he's hiding something about the marker. Oh. No właśnie, tu jest warsztat. A, gdybym nie chciała posprawdzać tych pomieszczeń, to pewnie bym go ominęła. Dobra. Moduł stazy na pewno. Ten czas trwania. To nam się przyda. Rig. No, punkty wytrzymałości sobie dodamy do 150. I następną rzeczą będzie władowanie w naszą broń. Na pewno w ten laser, który mam teraz w łapie, bo on jest potężną bronią. Niby podstawowy ekwipunek, a najlepszy ze wszystkiego. Po prostu mordercza broń. Okej, tu się będziemy z czymś lać. Na pewno. Ich! Coraz twardsze to jest. Dlaczego tutaj są małpy?
Tutaj się zbliża jakiś kolejny. Już czy jeszcze? Bo mi się staza zaczyna kończyć, co mi się bardzo nie podoba. Tam coś jest, tam nie chcę wchodzić. Znając tą grę, będę musiała. Właśnie. Chyba powinnam się stąd zabierać. Bo długie przebywanie tutaj chyba tylko ściąga na nas większą... O chuj! Ściąga na nas tylko większą liczbę przeciwników. Dobra. Ty jesteś? Okej, to są te stwory, które dają... tą energię. Znaczy zatruwają powietrze, tak? Muszę iść tam. Ale mam jakiś cel drugorzędny. Który wymaga ode mnie czegoś innego. System odżywiania. Zamknięte. Ja bym się bardzo chciała tam dostać. Aha, musimy się dostać tak, od takiej dupy trochę strony. Dobra, niech ci będzie, gro. A, no tak, bo tu jest powietrze zatrute. Na zewnątrz coś jest. Nie, tylko jedna przecież widzę. To jest ten twardszy chuj. Fajnie. Teraz mam podjechać windą. Co żeśmy zrobili? Nie wiem. Ale wierzę, że to nie jest coś złego. Dobra, mam jeszcze trochę amunicji.
Okej, na którym na który poziom mam się udać? Na drugi. Więc... jedziemy. Warning. Toxics detected in atmosphere processing. A repair technician has been notified. No. To dobrze, że mnie poinformowaliście. Miło z waszej strony. Muszę iść tam. To idziemy tu. Mogę iść tu? Nie powinnam. Ale skorzystamy z racji tego, że tu jest zapis. Zaraz mi tu i tak gra pewnie wyjdzie, wyśle, więc spoko. I skorzystam od razu z tej okazji i zakończę w tym miejscu odcinek. Idziemy sobie dalej w kolejnych. Ja wam na razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.